W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Mysłowic. Chciałbym Państwu pokazać lokomotywownię, która została wybudowana w 1906 roku podczas rozbudowy stacji kolejowej w Mysłowicach. Lokomotywownia przy ulicy Powstańców posiada 18 stanowisk. Została zmieniona w wagonownię w roku 1964, a w 1998 roku zamknięta. Obecnie parkują w niej drezyny oraz czasami prowadzone są tam naprawy taboru prywatnych przewoźników. Stacja kolejowa Mysłowice została oddana do użytku w roku 1846 jako stacja końcowa linii Wrocław-Mysłowice. Dawniej jedna z większych stacji na Górnym Śląsku. Obecnie pociągi osobowe jeżdżą z dużo mniejszą częstotliwością. Ruch towarowy jest również dużo mniejszy niż w czasach, kiedy działała KWK Mysłowice.
czekać. Nie, ja jadę z plakatami, cały bytą z wami. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.